Jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego nadrzędną władzę w Polsce sprawował tylko i wyłącznie król, który decydował o wszystkich sprawach polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, zaś członkowie możnowładztwa musieli całkowicie i bezgranicznie wykonywać rozkazy króla, zaś wszelkie przejawy buntu czy protestu przeciwko autorytetowi królewskiemu mogły sprowadzić na zbuntowanego możnowładcę nawet karę śmierci. Sytuacja jednak zaczęła ulegać diametralnej zmianie, kiedy na tron Polski wstąpił Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów. Z racji, iż nowy władca większość czasu spędzał raczej na Węgrzech niż w Polsce, członkowie polskiego stanu możnowładzkiego szybko zaczęli wykorzystywać ten stan rzeczy, aby zwiększać swoją władzę oraz wpływy. Moment przełomowy nastąpił w roku 1374, kiedy to Ludwik Węgierski zawarł z polskim rycerstwem układ, na mocy którego polski stan rycerski miał zgodzić się na wybranie Jadwigi na nowego króla Polski po śmierci Ludwika Węgierskiego, a w zamian król obiecał zmniejszyć liczbę podatków, jakie członkowie polskiego stanu możnowładzkiego musieli płacić swojemu królowi. Tym samym polskiemu rycerstwu nadany został pierwszy w historii przywilej szlachecki, który miał doprowadzić ostatecznie do tego, że na początku XV wieku rycerstwo w Polsce przekształciło się w stan szlachecki, który w kolejnych latach zdobywał coraz liczniejsze prawa oraz wpływy polityczne w kraju dzięki licznym przywilejom, które nadawali im polscy królowie z dynastii Jagiellonów. Do najważniejszych spośród przywilejów szlacheckich, za wyjątkiem tego nadanego w Koszycach, był m.in. przywilej czerwiński, nadany w 1422 roku przez Władysława Jagiełłę. Ustanawiał on, że bez wyroku sądu król nie może zająć majątku szlachcica. Później, również z inicjatywy Władysława Jagiełły, uchwalono przywilej w Jedlinie w 1430 roku oraz w Krakowie z 1433 roku, które gwarantowały, że bez wyroku sądu król nie może uwięzić żadnego szlachcica. Z kolei w roku 1454 za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka uchwalono przywilej cerekwicko-nieszawski, na mocy którego król nie mógł ustanawiać nowych podatków ani zwoływać mobilizacji pospolitego ruszenia bez zgody stanu szlacheckiego. Tym samym władza królewska w Polsce była stopniowo ograniczana i król nie posiadał już, tak jak za panowania Piastów, nieograniczonej władzy w Królestwie Polskim, lecz władzę tą musiał współdzielić ze stanem szlacheckim. To spowodowało, że od drugiej połowy XV wieku ważnym organem państwowym, który decydował o polityce Królestwa Polskiego, był tak zwany Sejm Walny, którego w skład wchodziły trzy stany sejmowe. Pierwszym był sam król, który stanowił najwyższy autorytet w państwie. Drugi stan stanowiła Izba Senacka, nazywana również skrótowo Senatem, w którego skład wchodzili najważniejsi dostojnicy władz świeckich, jak i kościelnych w państwie polskim. A trzeci stan sejmowy stanowiła Izba Poselska, w której skład wchodzili tak zwani posłowie, których wybierano na sejmikach szlacheckich. Ilekroć w państwie zwoływano sejm walny, w poszczególnych województwach, zarówno w Polsce, jak i na Litwie, zwoływano sejmiki szlacheckie, w których lokalni szlachcice z danego województwa na drodze głosowania wybierali swoich reprezentantów, którzy jako posłowie uczestniczyli w obradach sejmu walnego jako członkowie izby poselskiej. W pierwszych latach funkcjonowania Sejmu Walnego wszystkie najważniejsze ustawy i decyzje państwowe mogły zostać uchwalone tylko za zgodą króla i senatu.
Jednak kiedy w roku 1505 uchwalono dokument znany jako Konstytucja Nihil Novil, co z języka łacińskiego znaczy nic nowego, sytuacja uległa zmianie. Od tego momentu o wszystkich ustawach państwowych musiały zadecydować wszystkie trzy stany wchodzące w skład Sejmu Walnego: król, senat i izba poselska. Oznaczało to tym samym, że od tego momentu król nie mógł już sam w pojedynkę podejmować żadnych ważnych decyzji państwowych, takich jak podniesienie podatków, decydowanie o wojnie czy pokoju, bo wszystkie te decyzje musiał podejmować wspólnie z członkami stanu szlacheckiego. Wszystkie te wydarzenia, które rozgrywały się w Polsce na przełomie XIV i XV wieku, sprawiły, że Polska przez krótki okres czasu miała szansę przekształcić się w tak zwaną monarchię stanową, w której każdy stan społeczny posiadałby swoje prawa i przywileje. Niestety, przez to, że w XV wieku wszystkie najważniejsze prawa polityczne i przywileje otrzymywała tylko i wyłącznie szlachta, to ona zaczęła być wiodącym stanem społecznym, który decydował o życiu politycznym całego kraju, uniemożliwiając pozostałym stanom społecznym na zdobycie ich praw, w szczególności w przypadku mieszczaństwa. Na przełomie XV i XVI wieku szlachta zyskała już na tyle dużo praw, że zdobyła całkowity monopol na zajmowanie i gospodarowanie ziemi, uniemożliwiając jednocześnie zdobycie tych samych praw dla mieszczan, dzięki czemu szlachta miała teraz wyłączne prawo m.in. do handlu zbożem na terenie całego państwa polskiego. Powodem, dla którego mieszczaństwo nie zdołało wywalczyć swoich praw, było to, że poszczególne miasta w Polsce były ze sobą zbyt mocno skłócone, przez co nie były one, w przeciwieństwie do szlachty, w stanie wspólnie zjednoczyć się, by zawalczyć o swoje prawa. W konsekwencji czego od XVI do XVIII wieku Polska przekształciła się w tak zwany ustrój monarchiczno-szlachecki, w którym, choć teoretycznie na czele państwa stał król i to on stanowił najwyższy autorytet państwowy, to w praktyce swoje rządy musiał współdzielić z coraz potężniejszym i bardziej wpływowym stanem szlacheckim. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.